Od statuetki tego właśnie świętego Franciszka wszystko się zaczęło z ptakiem nazwanym do dziś dnia przeze mnie gołębiem i cała ta historia mojej firmy. Od wyjazdu do Włoch i przyjazdu do Polski. I tak się moja historia i firmy zaczęła. Jesteśmy firmą rodzinną, firmą Zenek, powstałą w 1995 roku. Posiadamy sieć sklepów hurtowych w całej Polsce, a także za granicą na terenie Czech, Słowacji, Węgier, Niemiec oraz Skandynawii. Nasza firma jest znana praktycznie w całej Unii Europejskiej. W produkcji oczywiście kam dla gołębi, zoologii, czyli kanarka, ptaka, przede wszystkim to, co jest związane z zoologią. Posiadamy też swoje produkty, jak drożdże, pilne elektrolity, witaminy itp. Oraz gryty i mieszanki dla wszystkich rodzajów ptaków typu zoologii. Jest to firma rodzinna. Aktualnie poszerzyliśmy z 3 osób, któreśmy zaczynali. Teraz mamy 30 osób i własną bazę transformatorową oraz magazyny posiadające kubatory 2000 m2 i posiadające też silosy zbożowe o pojemności około 1500 ton. Swoje karmy czy składy opieramy dzięki współpracy, zainteresowaniom czołowych hodowców, mistrzów Polski, którzy nam pomagają i w ustawieniu receptur, ewentualnie pod ich zainteresowania. Są to mistrzowie Polski, tak jak pan Mielczarek. Zdobyliśmy Mistrzostwo Polski w 2012 roku. No i oprócz tego jeszcze wystawa w Brnie, która się odbyła, gdzie nasz gołąb zdobył też złoty medal właśnie w maratonie. To był gołąb 050, 09 rok, 38,92. Po szczególnym roku zawsze gdzieś żeśmy zdobywali ten tytuł albo mistrza, wicemistrza, czy intermistrzostwo. Rok 2013, w którym też zaczęło się od 7 przodownika w Mistrzostwie Polski. To był też maraton, który żeśmy zdobyli w maratonie, 7 przodownik Polski. Rok 2014, drugie wicemistrzostwo Polski w kategorii A. Rok 2015, tutaj znowu już w intermistrzostwie. Pierwszy wicemistrz w intermistrzostwie w 2015 roku. Intermistrzostwo w 2016 roku i tutaj też pierwszy wicemistrz. Tutaj następne sukcesy, które żeśmy właśnie odnieśli, to jest 2018 rok. 18 przodownik zaczęło się w Generalce, w Generalnym Mistrzostwie Polski. Tutaj mamy 15 przodownika w kategorii A. Pierwszego wicemistrza w kategorii B, tytuł mistrza Polski w kategorii C. Kategoria B, drugim wicemistrzem w tej kategorii został Wiesław Mielczarek z okręgu Częstochowa. Jesteśmy na wystawie w Brnie, gdzie nasz gołąbek, samiczka 050, 13 rok, numer 168, zdobyła srebrny medal. No i oczywiście była najlepszą samiczką Polski w kategorii B. I Paweł Mendysa. Każda karma jest ważna, żeby ona była dobra. Tak. Moim zdaniem. One ją muszą dobrze chętnie spożywać i także to jest najważniejsze. W tym roku spróbujemy na nowej karmie. Troszkę w tamtym roku my też coś popróbowali. W tym roku akurat będzie karma Zenka. Także będziemy latać. Zobaczymy, co ulecimy więcej. Byleby nie było gorzej, cieszyć się z tego, co jest i do przodu. To jest moim zdaniem najważniejsze. Moim zdaniem jedna z najważniejszych rzeczy. Umiejętność karmienia, to znaczy się to musi każdy hodowca to zrozumieć. Czuć i to nie da się opisać, komuś napisać, że tak i tak karmi. To musisz się widzieć, musisz się go wziąć do ręki, musisz go wiedzieć, jak on wygląda, jak on... No to trzeba czuć, no. Inaczej się tego nie da opisać. Także... Jeszcze mamy jednego asa i za chwilę go pewnie pokażemy, bo to... To jest jeszcze jeden as Polski w kategorii A. Tu mamy kolejnego ptaszka w tym roku, co przez 2 sezony bardzo dobrze latał. No także tak wygląda gołąb pocztowy.
Lidzi nie trzeba pokazywać, bo to ona wszystko pokazuje. Skrzydełko. Jeszcze niedawno dopierzyła ostatnie piórko, bo akurat nie miała dopierzone. Tak, tak. Ona się późno troszkę dopierzyła. Ale to jest mistrz. Mistrz krótkiego dystansu w kategorii A. Najlepsza samiczka Polski w tym roku. Leci się troszeczkę gołębiami już, wino, że te ostatnie sukcesy to są takie bardzo olbrzymie już. To już są na taką skalę, można powiedzieć, no wysoką skalę i to mówię, no nie jest to takie proste. Sam po prostu, samemu to do głowy nie przychodzi, jak to się ten, mogło się to wtedy osiągnąć. Można wygrać kategorię B, no ale w C gdzieś się, jest, wtedy się traci, a tutaj się C jeszcze osiągło dobrą. Już nie mówię o A, bo A jeszcze byłaby, nie byłoby B, byłaby A mistrzowska. Także jedno koło drugiego było bardzo blisko, nie? Czy znalazł się ktoś lepszy ode mnie? No nie wiem, nie przeliczałem jeszcze. Brakuje tu piątego jeszcze pucharu, także myślę, że ciężko mi policzyć na palcach. Może jestem pierwszy. Na pewno można tylko policzyć na palcach u jednej ręki tam. Na pewno nie znajdzie się taki hodowca, który w pięciu kategoriach jest w dziesiątce. Bo tego to chyba nie było. Żeby być w A w dziesiąty, w GMP być, znaczy się w młodych dziesiąty i tu być wszystko na podium. A jeszcze mój maraton nieulubiony to jestem 60 w Polsce, w ostatnim maratonie. To także najgorsza moja w tym roku kategoria jako jest maratońska. W sumie mam, można powiedzieć, tytułów mistrzowskich 6 przez w trzech ostatnich latach. Bo w kategorii A w 2017 roku mistrz Polski, w kategorii B drugi wicemistrz, czyli trzecie miejsce w Polsce. W tym roku 2019 jest tak, mistrzostwo Polski, znaczy się drugi wicemistrz w kategorii GMP, mistrz Polski kategorii B, mistrz Polski Dewerbach Młodych i wicemistrz Polski w kategorii C. Tu jest piąty przodownik w Generalnym Mistrzostwie Polski w 2017 roku też. Także też byłem wysoko, bo można powiedzieć też na podium. Za podium, o. Koło podium. No ale już blisko. No a tu, jak tu patrząc na to, no to tak. Tu jest brązowy medal ze Słowacji. Mamy Stręcina. To jest samiczka 20-35 w kategorii B. Tu mamy olimpijczyka z Nitry. Nie z Nitry, z Nitry, dobrze mówię. Olimpijczy z Nitry, czyli czwórka gołąbek, jako młody w 2012 roku bardzo fajnie latał. W 2013 roku była olimpiada, akurat tu ma medal za drugie miejsce. I tu jest medal z naszego Poznania, ostatnia olimpiada co była w 2019 roku. To jest właśnie tego mojego, co w tym roku zdobył pierwsze miejsce w Polsce w kategorii D. Także można powiedzieć, to są takie najcenniejsze puchary, to jest cała ta arsenał tego wszystkiego, także troszeczkę się tego nazbierało w ostatnich latach. Jest czym się, można powiedzieć, pochwalić na stare lata, popatrzeć, co się kiedyś zdobyło. Brązowy medalista, no to chyba jest najcenniejszy, bo tu, że jest srebrny, to jest młody, ale tu jest brązowy i tym bardziej jeszcze w tym roku powtórzył złoto, znaczy się nie tak złoto, bo powtórzył Mistrzostwo Polski, także w dwóch latach był trzeci i pierwszy w Polsce, to jest moim zdaniem najcenniejszy. Chociaż ta samiczka tutaj też, co jest z tym brązowym medalem, to jest ze Spartapiady. Ona rok wcześniej była trzecia w Polsce w B kategorii. Znaczy się tak, wtedy była trzecia w Polsce, a w tamtym roku była czwarta znowu w Polsce. Także brakło jej tylko, żeby ino trącić, jak to się mówi. No jeden konkurs, nie tak, że zawaliła ino, po prostu siadło 10 gołębi moich i ona odbiła się dziewiąta i tym przegrała. Bo pewnie by miała, czuję, że pewnie złoto by było. No ale cóż, stało się jak się stało, nie ma co narzekać. Nie osiągła ona wtedy, bo pewnie on by był trzeci, ona byłaby pierwsza. To w tym roku się odmieniła kolej rzeczy znowu. On jest pierwszy, pierwsza w A i jeszcze trzecia w A. Także myślę, że to tak mogło miało być, tak ktoś inny zdobył, a tak to by wszystko pewnie zdobył w jednym roku. Rozciągło się to na drugi, trzeci rok i tak to sobie do głowy zawsze wbijam, że to tak musiało być. Mi to wyszło w jednym sezonie. Także tak to wyszło, jak wyszło, no. Aż za dużo, moim zdaniem, to wyszło tego wszystkiego, bo to nie do pomyślenia jest. Wyniki super. Można powiedzieć, że
że jest wystawa z wynikami się udała bardzo fajnie, także pierwsze, drugie miejsce jest, będzie o czym wspominać. Myślę, że jest dobrze, także tylko się cieszyć i pracować dalej. Coś innego więcej zostanie, tylko praca i chęci do roboty. Także jest super. Rok wyjątkowy. Piąta szarfa w tym roku, jak to się mówi. Także tylko się cieszyć i do roboty. W pierwszej kategorii Sport A, gdzie wynikającym sposobem obsadili pierwsze miejsca. Medrysa Paweł, Polsko. Univerzální holub kategorie D. Medrysa Paweł, druhé místo, Polsko. První místo v intermistrovství polské konkurenci Medrysa Paweł. Wnikliwie jej słuchamy, jej opinie słuchamy, doradzają nam tam, jakie składy, jakie zastosować ewentualnie zapotrzebowanie pod jej pupili zwanych, które nazywają się gołębie. Nie produkujemy karm dla siebie, tylko produkujemy karmę dla hodowców, dla jej pupili, czyli to jest dla nas najważniejsze i wnikliwie słuchamy jej uwag i dostosowujemy te karmy do ich potrzeb. Współpracujemy z panem Jurkiem w tym roku cały sezon od tamtego roku, że można powiedzieć od jesieni. I na tą chwilę jest super, gołębie bardzo jedzą karmę, także jest mistrzostwo świata dla mnie. Bo przede wszystkim liczy się, żeby jadły, bardzo chętnie jadły i przede wszystkim, żeby miały gołębie kondycję po tym. Także obloty koło domu wyglądają świetnie, wszystko jest w porządku. Karma się składa z czterech rodzajów, tak zwana pierwsza faza, druga faza energetyczna, to jest trzecia faza i tu jest dodatek mój taki specjalny, to jest lekkostrawna. Po prostu potrzebna mi jest po to, że są różne loty i musi być. Także cztery rodzaje, tu jest zrobione, pan Jurek mi przygotował taką karmę na sezon i także będziemy próbować, będziemy latać. Karma jest super, powiem szczerze, pierwsza jakość, jest czyściutka karma. No i to jest najważniejsze, że ją gołębie chętnie jedzą i co jest w tym wszystkim jeszcze najważniejsze, że karma się nie świeci, jak tak zwane niektóre karmy, co się bardzo świecą, karma jest naturalnie czyszczona. Bez jakichś dodatków, olejów, jakichś Bóg wie czego. Naprawdę jest super. Koledzy tu przyjeżdżają, oglądają, widzą jak gołębie wyglądają, także powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolony. Także myślę, że współpraca się będzie rozwijać i myślę, że hodowcy będą z tej karmy zadowoleni. Jak to kto już wybierze drogę, to jak mówię zawsze, mnie nie stać na karmy drogie, nie stać na karmy dobre. To jest podstawa, a nie idzie nieraz sukcesem droga karma. To jest drugorzędna sprawa, ale mówię, karma musi być zdrowa, dobra i gołębie muszą ją jeść. Jak ją chętnie jedzą, to jest wszystko w porządku. Jak ją nie chcą jeść, to coś znaczy się, że karma jest nie tak. To jest faza pierwsza. To jest karma przede wszystkim. Niedziela po powrocie z lotu, poniedziałek i wtorek. Tak to się u mnie odbywa. Nieraz tam coś do niej dorzucę, ale to zależne wszystko od długości lotu i także to jest przygotowane, jak to się mówi, jak ktoś nie ma czasu wielkiego, jest to kompletna karma, mówię, niedziela, poniedziałek, wtorek, spokojnie można tą karmą grać i więcej im nie potrzeba. To jest natomiast karma numer dwa, faza druga, ona zaczyna się środa, czwartek. W zależności od lotów, od ciężkości lotu,
od jakie tam się zapowiada lot na niedzielę, czy tam w sobotę, zostaje, może dodawana być i jeszcze wcześniej jeden dzień tam na jedno karmienie, ale przeważnie zostaje środa, czwartek. Do tego dochodzi przeważnie jeszcze lekkostrawna, nie zawsze, to już jest taka gra moja, jakby to powiedzieć, w zależności od kierunku wiatru, od ciężkości lotu, od dalekiego czy krótkiego lotu, to trzeba już po prostu wiedzieć dokładnie, w którym momencie ją podać, ale musi być i to jest karma, można powiedzieć, środa-czwartek, typowo środa-czwartek, bardzo piękna karma jest. Jak ktoś nie wierzy, może przyjechać, zobaczyć, przeglądnąć, przespać się parę dni w gołębniku, zobaczyć, co gołębie jedzą. Powiem szczerze, leciałem już na różnych karmach, wywnioskowałem, że ta karma jest super. Tu mamy karmę trzecią fazę, tak zwaną energetyczną. Ta karma wchodzi piątek i sobotę. Powiem szczerze, dla mnie to jest mistrzostwo świata. Więcej do tej karmy nie potrzeba nic, jest przepiękna. Samo to, jak się wsadzi rękę do worka, to już wiadomo, co jest. Dużo nie trzeba mówić. Gołębie ją chętnie jedzą. Karma nie jest jakaś smarowana, czyściutka naturalnie. Powiem szczerze, że jest super. Jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z tego, jak gołębie ją jedzą. I to jest podstawa. Tu jest niby faza czwarta, ale to ja to mówię lekko strawna. Jest to karma taka potrzebna do fazy drugiej i powiem szczerze, bardzo fajna karma jest. To akurat no, lubię coś dołożyć, także to jest to, że chęć jest pobierania. Najważniejsze to jest tym wszystkim. Karma jest przepiękna, także polecam wszystkim, niech spróbują, a zobaczą polską karmę, także tylko lecieć i karmić. Tak to wygląda. Bardzo ładna, czyściutka karma jest. Naszym priorytetem jest produkcja karm dla gołębi i dla ich hodowców, którzy osiągną jak najlepsze wyniki, co zarazem się przekłada na naszą współpracę i wielokrotność zwiększenie produkcji, a zarazem i zadowolenia hodowców gołębi, którzy osiągają jak najlepsze wyniki dzięki naszej karmie. Od zeszłego roku współpracujemy, tak jak tutaj widać, z firmą Zenek, żeby udoskonalić karmę, no bo jednak szukając tych różnych karm z tego, powiedzmy, zachodu, które do tej pory jak gdyby były tam używane w dużym stopniu, no ale to jest moim zdaniem u nas karmy, które są produkowane na przykład przez firmę Zenek, na pewno niczym gorszym nie są w postaci tych ziaren niż ta karma zachodnia, a jest na pewno wielka różnica w cenie. Tym bardziej, że to są karmy, zaraz pokażę właśnie, że to są karmy, które widać jakościowo naprawdę nie ustępują właśnie tamtym karmom. Także w tym roku żeśmy również postanowili lecieć na karmach firmy Zenek. Także tutaj mogę teraz kolegom hodowcom pokazać, jak wygląda właśnie ta karma. To na sam początek, od początku tygodnia, gdyby w poniedziałek, po locie czy jak i przed lotem, to zaczynamy właśnie od takiej lżejszej karmy, którą tutaj mamy, o które głównie się tam składa, tak jak widać, jasna jest ta karma, ja to lubię właśnie te jasne karmy. To jest w dużej mierze jęczmień, ryżpady, sorgo, dari, nawet trafia się soja, ale to tak sporadycznie. Później, przystępując do dalszej fazy lotowania, to zmieniam stopniowo tą karmę i zastępuję ją karmą, która w dowce Sport, która ta już jest o wiele bogatszą karmą, która już zawiera o wiele więcej tych składników. Jest to karma czysta, bez żadnych zanieczyszczeń, także tutaj polecam właśnie tą karmę kolegom hodowcom, no bo ja bynajmniej jestem z niej bardzo zadowolony. No i później z biegiem, jeżeli chodzi o lotowanie w dalszym momencie, powiedzmy w następnych dniach tygodnia, czy jeżeli przychodzą cięższe loty, no to oczywiście tą karmę wzbogacam, dodaję do tej karmy. Tutaj mamy już karmę, która jest naprawdę lotowo turbo,
się nazywa, która jest już naprawdę mocną karmą, tak? No tutaj jest praktycznie z wszystkich, co tylko można powiedzieć rośnie, jest w tej karmie skumulowane. Także tutaj tą karmę już raczej podajemy właśnie tak czwartek, piątek, żeby nie przesadzić oczywiście, bo później może być różnie na danym locie. Trzeba brać właśnie pod uwagę to, że warunki lotów, wiatry też na to wszystko wpływają i na formę gołębia, tak? Także z tym to nie ma jakichś tam większych problemów. Gołąbki zjadają chętnie, niewiele z tego w karmnikach zostaje, a to co zostaje, no to korzystają z tego młode gołąbki. Tutaj jeszcze mamy karmę energetyczną, którą raczej będę używał przy 500-kach, maratonach, no bo to jest tłusta karma, także tutaj, żeby odbudować, nabudować tym gołąbkom mięśnie, prawda? Tutaj jeszcze mam karmę, którą karmię młode gołębie i rozpód, który mają do wykarmienia. No to jest używana karma taka powszechna, która jest stosowana właśnie taka rozpłodowo, jak to mówią, rozpłodowo-lotową karmą. Celem numer jeden jest produkcja karm dla gołębi, żeby jak najlepiej osiągnęły wyniki, a to przełoża się na nasze zadowolenie i hodowców gołębi pocztowej. Podczas swojej działalności 20-letniej zostaliśmy docenieni przez różne instytucje miejscowe i wojewódzkie, a także i przez, jak to się mówi, najwyższe, czego dowodem są liczne nagrody, puchary, a najcenniejszym jest, można powiedzieć, medal od ministra zasłużony dla rolnictwa, nadany w 2017 roku. Kolejnym tego dowodem jest medal nadany przez marszałka województwa małopolskiego. To jest złoty krzyż, którego tu przedstawię, nadany w roku 2018. No i kolejna nagroda została przyznana mi przez kapitułę miechowską. To jest statuetka Macieja Miechowity, które tu przedstawiam w tym momencie. Pośród tych jeszcze nagród są liczne nagrody od licznych instytucji, które tutaj mam częściowo, bo po prostu wszystkie nie jestem w stanie tutaj umieścić w swojej bazie. Myślę, że ta pasa będzie trwała nadal.